Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, na co idą pieniądze podatnika? No, pieniądze podatnika idą na wydatki budżetu. A jak głosuje budżet? No, budżet głosuje socjalistycznie, żeby było jeszcze więcej podatków. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, prawda jest taka, że wszyscy pracujący w budżetówce, czyli nauczyciele, no szczególnie nauczyciele, oni po prostu no są największymi odbiorcami pieniędzy z podatków podatników, no ale dochodzą do tego jeszcze wszyscy urzędnicy miasta, stanu, federalni, politycy, no też policja, też strażacy, szpitale miejskie, szpitale stanowe i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko czy nawet i federalne, to wszystko, co idzie z podatków, no to właśnie wszyscy ci ludzie głosują po linii socjalistycznej, po linii takiej, żeby mieć jak najwięcej korzyści. No i szkoły. Dlaczego szkoły są takie ważne? No teraz się przez 2 lata, no to w zasadzie szkoły amerykańskie były kompletnie zamknięte. Ci nauczyciele lenie śmierdzące nie chciały chodzić do szkoły. Mówiły, że boją się zarażenia tym COVID-em. No, w najgorszych jakichś przypadkach to było to, że nauczali na odległość, no i w niektórych wypadkach to się okazywało, że nauczali gdzieś z Bahamów, czy z innych Karaibów, czy w ogóle z innego kraju. No ale walczyli, te związki zawodowe walczyły do tego stopnia, że w Chicago, burmistrzyni Chicago, Lightfoot, no to ona jest taka, to jest ciemnoskóra lesbijka, która walczy właśnie teraz z nauczycielami. Nauczyciele ją wybrali, a ona teraz ostatnio, parę tygodni temu powiedziała, że po prostu zagoni ich kijem do tego, żeby poszli uczyć. Ale szkoły to jest po prostu komunistyczny taki poligon, to jest przedszkole w zasadzie wychowania dzieci na lewaków. To co się dzieje w szkołach amerykańskich, to jest po prostu ta poprawność polityczna, te obsesja z preferencjami seksualnymi, czy ze zrozumieniem własnej płci, no to sięgnęła szczyty. Nie uczą matematyki, nie uczą geografii, nie uczą historii. No, jak uczą historii, to w zasadzie taką no, komunistycznie rewolucyjną historię, czyli nienawiść do Ameryki, nienawiść do białej rasy, nienawiść do chrześcijaństwa. Jest coś takiego jak krytyczna teoria ras. No to krytyczna teoria ras, no to sprowadza się do tego, że biały chrześcijanin, no to jest winny wszystkiemu, a wszyscy inni są po prostu ofiarami. No i ci nauczyciele po prostu tam jest jakaś taka negatywna selekcja, tam jak ktoś nie może zostać dobrym inżynierem, czy lekarzem, czy technikiem, czy kimś wykształconym, czy prawnikiem, no to po prostu idzie na nauczyciela. No i to oni mają takie, to jest taka jakaś choroba zawodowa. Oni wszyscy są krańcowo lewicowi, no i w ramach tolerancji właśnie chcą wszystkich zniszczyć, no bo to jest problem z ludźmi, którzy krzyczą i piłują się na temat tolerancji. To oni chcą zlikwidować wszystkich innych. No i kogo chcą zlikwidować? 28 lat temu rząd federalny ustanowił coś takiego jak Charter Schools Program, czyli program szkół czarterowych. Co to jest szkoła czarterowa? No normalnie w Ameryce są szkoły publiczne, czyli nieprywatne. I no w Anglii te public schools, no to są w sumie to są prywatne szkoły, czyli nie wiem, czy dla zysku, czy nie dla zysku, no ale w każdym razie w Ameryce od pierwszej klasy do 12 klasy, no to jest szkolnictwo bezpłatne. No nie jest ono bezpłatne jako takie, no bo to nie ma, niczego nie ma za darmo.
Tam idą pieniądze z podatków lokalnych, no i stanowych, no i federalnych. Jak to działa? No, na poziomie takim najniższym, no to każde miasto, każda tam dzielnica, no to w zasadzie ma podatek katastralny. Podatek katastralny, co to znaczy? No to znaczy, że miasto bierze 1,5% wartości domu bierze jako podatek. Czyli jak dom kosztuje powiedzmy 500 tysięcy, no to podatek 1% to jest 5 tysięcy. Czyli 5 tysięcy trzeba zapłacić tego podatku powiedzmy do miasta, no i miasto wtedy zapewnia właśnie tą szkołę publiczną, sprzątanie śmieci, odśnieżanie, policję, bibliotekę i tak dalej, i tak dalej. No ale też te szkoły publiczne, no to mają to do siebie, że jak się popatrzy, ile kosztuje, ile kuratorium jakieś w mieście tam w Chicago czy w Nowym Jorku ile wydaje, no to wydaje średnio na studenta około 30, 40, 50 tysięcy. To jest to 50 parę tysięcy, no to teraz jest chyba średnia krajowa amerykańska zarobku. No to powiedzmy jest 50 tysięcy, no to jest 25 dolarów na godzinę, no ale to trzeba pamiętać, że z tych 25 dolarów no to co najmniej będzie zabrane 10, jak nie 15% podatku federalnego, z 3-6% podatku stanowego, później idzie na tą social security i tak dalej, no także to 50 parę tysięcy to jest sporo i nie jest sporo, w niektórych Stanach stawka minimalna jest powiedzmy tam 7, 8, 10, w niektórych teraz 15 dolarów. No ale to przedstawia mniej więcej ile szkoły publiczne biorą pieniędzy z podatków swoich własnych mieszkańców tej dzielnicy, czy miasta, czy tak dalej. No i 28 lat temu, kiedy powstała ten program dla szkół czarterowych, no to było to, szkoły czarterowe powstały po to, że to jest szkoła taka społeczna, no ale w zasadzie jest to szkoła publiczna, ale prowadzona społecznie. Co to znaczy? No to znaczy, że większość, no 99% szkół amerykańskich, no to ma związki zawodowe. Te związki zawodowe, no to tam w zasadzie nie można nikogo wywalić, tam po prostu jak mają niezłe emerytury i tak dalej, no płaczą, że mają mało płacone, no ale jak tak się popatrzy, ile nie pracują, czyli te wakacje, ile pracują w ciągu tygodnia, no wszyscy nauczyciele zawsze mówią, że po nocach siedzą nad tymi klasówkami, egzaminami i tak dalej, no tyle tylko, że w Ameryce to tak za dużo nie ma tych klasówek, tak ogólnie rzecz biorąc, te prace domowe, no to nie są zadawane. To jest słodka taka budżetowa posadka, no ale to wszystko poziom jest dosyć mizerny. To jest poziom mizerny, no i 28 lat temu pewne grupy społeczne powiedziały chwileczkę, no to jeżeli my płacimy powiedzmy podatki z tych domów, gdzie mieszkamy, czy możemy my mieć coś do powiedzenia, my możemy zorganizować szkołę, my możemy poprowadzić, wynająć nauczycieli, no i to były wielkie, długie walki, no i 28 lat temu się zgodzili, no i się zgodzili, że to taki eksperyment, no szczególnie to się zaczęło być popularne w dzielnicach kolorowych, no bo tam w dzielnicach kolorowych było bardzo dużo ambitnych rodziców, ambitnych dzieci, zdolniejszych dzieci, no ale ludzie nie mieli w sumie pieniędzy, nie mieli pieniędzy, żeby wysłać dzieci w innych dzielnicach, no powiedzmy innego koloru skóry, no to rodzice tam odkładali pieniądze, wysyłali do prywatnych szkół. No ale tutaj te szkoły społeczne, to rodzice się zorganizowali, powiedzieli, to do cholery niepodobne, żeby uczyli takie pierdoły. No i jak zaczęli zakładać te szkoły czarterowe, te szkoły społeczne, no to przez 28 lat po prostu się
rozwinęło, to się rozwinęło, no i w tych szkołach no to zawsze jest większy porządek, tam nie ma plucia na nauczyciela, nie ma kopania, tam mają bardzo często bardzo ładne mundurki, mają jakiś kot do ubrania i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ludzie, rodzice, którzy wysyłają, czy tam opiekunowie, którzy wysyłają te młode dzieci do szkoły czarterowej, no to no muszą też trochę płacić. No to nie są duże pieniądze, no ale muszą płacić. No ale to taka, można powiedzieć, śmietanka młodzieżowa, dziecięca tam się zbiera. No i te dzieciaki, które by chodziły do szkół państwowych, no to chodzą do tych szkół czarterowych. No tylko paradoksem jest coś takiego, że związki zawodowe nauczycieli doprowadziły do takiej beznadziejności, że powstały szkoły te czarterowe, te społeczne. Te szkoły czarterowe nie mają miejsca, gdzie uczyć, no to bardzo często szkoły czarterowe uczą w połowie szkoły publicznej. No tyle tylko, że do szkoły tej czarterowej to są kolejki ludzi z tej dzielnicy czy z tego miasta, a do szkoły publicznej po prostu nie ma. No i gdzie jest różnica? No różnica są ci nauczyciele, ta organizacja, ta atmosfera i tak dalej, i tak dalej. No i teraz właśnie administracja Bidena i komuniści ze Związku Zawodowych Nauczycieli blokują prawie 500 milionów dolarów, które w zasadzie powinny być przekazane na te szkoły czarterowe, te szkoły społeczne, bo to jest konkurencja, tak? To jest jedna wielka konkurencja, bo ci nauczyciele w szkołach publicznych zamiast lepiej uczyć, jakoś się lepiej przyszykować, to oni zwalczają szkoły czarterowe, które mają lepszą opinię. Fundusze ogólnie rzecz biorąc, no to idą do agencji stanowych, te federalne z Waszyngtonu idą do tych 50 stanów, no i wtedy oni agencje stanowe przekazują pieniądze do tych szkół czarter, nawet nie do szkół czarterowych, ale przekazują do organizacji, które zarządzających tymi pieniędzmi dla szkół. Także jest po prostu na każdym kroku jest po prostu pośrednik, no i jak jest pośrednik, no to jest zawsze, są jakieś koszty, tak? Także jest Waszyngton, później stan, później w stanie organizacja, no i dopiero na czwartym miejscu jest ta szkoła czarterowa. No i teraz Ministerstwo Federalne, czyli te państwowe na poziomie stolicy, Ministerstwo Edukacji, zaproponowali nowe regulacje, które mają w zasadzie, no to zniechęcą nowe szkoły czy nowe grupy do składania wniosków o te szkoły społeczne. Dlaczego to tak ma być? No bo teraz no to będą, jak ktoś chce założyć tą szkołę czarterową, no to będzie musiał wykazać, że jest takie duże zapotrzebowanie na tą szkołę czarterową, że jeżeli istnieje szkoła, że muszą się tam powiedzmy rozbudowywać albo budować nowe. Także jeżeli jest szkoła czarterowa i ma na liście czekających powiedzmy 1000, 2000 czy 3000, no to jeszcze nie świadczy, że jest zapotrzebowanie. Ministerstwo Edukacji chce dowodu na to, że w szkołach publicznych, jest za dużo tych studentów i tam jest natłok i że tam po prostu jest za gęsto i że w zasadzie te trzeba zbudować szkołę, czy stworzyć szkołę czarterową, tą społeczną, żeby ulżyć szkole społecznej. Także wszystko jest ustanowione naokoło związków zawodowych, które one pilnują. Także we wszystkich tych dzielnicach czy miastach, gdzie spada w zasadzie ilość tych studentów,
A to jest we wszystkich tych wielkich miastach amerykańskich, bo wielkie te, te środki miasta to po prostu wyludniają się tam, tam większość białych, no to ucieka, ucieka na przedmieścia. Tak, także najbardziej po tyłku, no to dostają niestety, niestety brązowi i czarni. No to przez, przez związki zawodowe nauczycieli najbardziej dostają ci, którzy powinni najmniej dostawać. No, żółci, powiedzmy, no to, to, to sobie jakoś zawsze tam radzą. Oni zakładają prywatne bardzo często szkoły, bo ich stać na to. No a te, te szkoły czarterowe, no to, to w powiązaniu z tym normalnym państwowym czy stanowym systemem, dlatego mają, mają te, te pieniądze. No i tak, także każdy normalny człowiek rozumie, że zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na szkoły społeczne, no to nie jest tylko to możliwość uzyskania te, 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 tego miejsca, tego krzesełka przy tej tablicy, tylko że to zapotrzebowanie jest na wysoką jakość tego nauczania i te, żeby te krzesełko było przed, przed tablicą. Tak? Także rodzice rozumieją, co powinno być nauczane, a kuratorium mówi, że po prostu ma, ma być coś nauczane. No do tego jeszcze te regulacje, no to będą zmuszały, zmuszały aplikantów, czy wszystkich tych, co składają o zezwolenie na otworzenie szkół czarterowych, że oni będą się deklarowali, że będą współpracowali z tradycyjnymi szkołami publicznymi w ramach aktywności takiej jak powiedzmy transport, no bo w Ameryce, no to są te autobusy, te żółte autobusy szkolne, no i że szkoły te społeczne mają bardzo ściśle współpracować z prywatnymi, z publicznymi, no i będą, będą w zasadzie te szkoły czarterowe mają, muszą oddać władzę i te, te, te lejce nauczycielom z tych tradycyjnych szkół publicznych. Tak, tak, także kto będzie mówił, jak szkoły czarterowe mają być prowadzone? No znowu, znowu po prostu nauczyciele z budżetówki. Także 28 lat eksperymentu jest, jest wykolejane przez Ministerstwo Edukacji. No i do tego jeszcze będą zmuszali, że te szkoły czarterowe, no to muszą, muszą ustabilizować, jakoś utrzymać balans rasowo-socjalny, że tam nie, nie może być zmiany. No to, to będzie dotykało też żółtych, tak? To też będzie dotykało żółtych, no bo czarni i brązowi, no to już tak jak mówiłem, w jakiej są sytuacje. No dużo, dużo tych, tych ludzi, którzy krytykuje, no to mówi, że to wszystko zabierze tą kontrolę tych ludzi, którzy zakładali te szkoły społeczne pod względem studentów, pod względem nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Tak, także te, te kuratoria stanowe, stanowe i miejskie, one regulują szkoły publiczne, no i sytuacja w szkołach publicznych jest makabryczna, no i teraz, teraz właśnie Ministerstwo Amerykańskie Edukacji chce zabić ten 28-letni eksperyment amerykański, no bo to niestety tak to działa. No, szkoły amerykańskie dostały $200 miliardów w ramach samego COVID-u. Także to są nieprawdopodobne pieniądze. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego. Codziennego, z reguły zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, widzicie jak to jest. To komuniści w szkołach publicznych po prostu niszczą oddolną inicjatywę społeczną, prywatną, bo ludzie, którzy chcieli mieć lepsze szkoły, tak jest.
Także gdziekolwiek jesteście, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, możliwe jest nawet, że macie porównanie szkoły czarterowe na szkoły publiczne. Także głosujcie dla normalnych, głosujcie dla konserwatystów. Nie dajcie się znowu oszukać Bidenowi. Zdrowia dla normalnych.